No, w pierwszym meczu akurat wyszło tak, że graliśmy po raz kolejny w tym sezonie dogrywkę. Na szczęście z happy endem dla nas. No, ja grałem 44 minuty, trochę mi to sił kosztowało, dobrze, że Filip z nami pojechał, popracował z nami po meczu pierwszym, także na ten drugi mecz byliśmy już gotowi. No, w drugim meczu wyszliśmy tak samo zmobilizowani jak w pierwszym meczu, z tak samym nakładem sił i zakończyliśmy serię w Toruniu 2-0, także tylko się cieszyć. To już jest playoff, także każdy mecz jest bardzo ważny, nieważne czy się przegra jednym, czy się przegra 20, czy się wygra 30, także tu się liczy tylko zwycięstwo. No, plan jest taki, tak jak zakładaliśmy przed przyjazdem do Torunia. No, pokazaliśmy, że w tych dwóch meczach jesteśmy od nich lepsi, że nie ustępujemy ani siłą fizyczną, ani mentalnym przygotowaniem do zawodów. No to trzeba tylko pokazać to w trzecim meczu, udowodnić, że rzeczywiście jesteśmy od nich lepsi i wygrać w trzech meczach. Cieszymy się niezmiernie, że udało nam się wygrać w Toruniu. Wiadomo, że te mecze to była dla nas potężna przeprawa i no wiadomo, że nie jesteśmy faworytami w tej serii. Tym bardziej to zwycięstwo daje nam podwójną radość. Będziemy się starać tę serię zakończyć w meczu w sobotę, aczkolwiek absolutnie nie możemy przeciwnika w żaden sposób lekceważyć z tego powodu, że wygrywamy 2-0, ponieważ wiemy, jaki przeciwnik jest klasy. Także to, że mamy przewagę dwóch meczów, nie oznacza, że ta seria skończy się w trzech meczach. Paweł, wiesz, kiedy ostatni raz była pełna hala w Lublinie na meczu waszym? To znaczy, no, w tym sezonie już prawie była zapełniona już kilkukrotnie. A myślę, że też końcowe mecze sezonu zasadniczego w zeszłym roku pokazały, jaki kibice mają lubelscy potencjał po prostu i nad nich liczymy w sobotę. Odpowiedź na pytanie brzmi, w meczu z Sidenem Torun właśnie w tamtym roku na koniec rundy zasadniczej zabrakło biletów. Teraz też może zabraknąć, tym bardziej chyba, że no, ranga jest nieporównywalnie wyższa. No z tego co wiem, zainteresowanie jest dosyć duże, także spodziewam się, że hala będzie pełna. Oczekujemy też, że kibice będą z nami od pierwszej do ostatniej minuty. I no cóż, pozostaje tylko ich zaprosić. Zapraszamy i bądźcie z nami. Zawstydzasz mnie z tą kamerą.